Księże arcybiskupie, jaki powinienem być jako ojciec dla dzieci? Surowy i zdecydowany, czy opiekuńczy i bardziej wyrozumiały? Mężczyzna lat 32. W tym pytaniu jest takie dość zaskakujące przeciwstawienie. Z jednej strony surowy, zdecydowany, z drugiej strony opiekuńczy i bardziej wyrozumiały. Otóż nie bardzo bym się zgodził na takie rozróżnienie. W moim przekonaniu najgłębszym ojciec nie powinien być surowy, ale na pewno powinien być stanowczy i na pewno powinien być opiekuńczy i na pewno powinien być wyrozumiały. Jest coś w duszy mężczyzny, co czasem się nazywa duszą wojownika. Jest jakaś potrzeba ryzyka, a więc i odwagi, i sprawdzania siebie. I chodzi o to, żeby umieć znaleźć właściwe formy tego sprawdzania się i jednocześnie, żeby pozwolić, zwłaszcza synowi, jeśli jest, żeby właśnie te naturalnie istniejące w nim skłonności właściwie rozwijać. Właściwie to znaczy stawiać wobec syna, dziecka, albo zwłaszcza wobec syna wymagania, stawiać jemu tym samym pewne próby, którymi musi się poddać i pomagać mu w ich urzeczywistnianiu. Dalej jest konieczność pewnej też konsekwencji w stawianiu sobie celów i ich realizacji, a nie szybkiego wycofywania się i poddawania. Niewątpliwie znowu staje tutaj przed nami jako wzór święty Józef. Opiekuńczy, stanowczy, pełen zatroskania i wielkiej miłości wobec syna. Ale także staje przed nami sam Chrystus, który nie jest jakimś takim słodkim Jezusem, przepraszam za słowo, ulukrowanym, jak na niektórych obrazkach, ale jest mężczyzną zdecydowanym w walce ze złem, który potrafi wziąć do ręki bicz i wypędzić ze świątyni przekupniów. I który potrafi mówić nieraz trudną prawdę innym. I który ma przede wszystkim odwagę walki o to, aby w drugim człowieku zwyciężało dobro i prawda. I o coś takiego chodzi, gdy mówimy o procesie wychowawczym ojca wobec dzieci. Wymagać i pomagać im jednocześnie, dzieciom, by były zawsze po stronie dobra i prawdy. I żeby nie szły te dzieci na drogę jakichś zgniłych kompromisów czy fałszywego, złudnego życia, bo to się potem bardzo mści. Wzór świętego Józefa jest pod tym względem niezrównany.